Widzowie, zaraz wam wytłumaczę, co się dzieje, ale teraz jadę. Dobra. Przyjechałem z tatą, bo nam w Starym Mieście zabrali dom niestety. A poza tym i tak nam się w ogóle nie podobał, widzowie. Ale jesteśmy teraz tutaj z tatą i w ogóle z tatą jest nie tak. No patrz, jak on chodzi, kurde. O. Dobra, tak, tato. O, widzę, że tam mamy apartament. Dobra. We dwójkę tam idziemy. Tato, gdzie ty jesteś? Czekaj, gdzie widzę? O, tutaj. Tato, daj mi jedna klucza. O, dziękuję, dziękuję, dziękuję. Dobra. To widzowie, ja z tatą się prześpię. Zamknę tutaj drzwi, bo tata ma coś dziwnie z głową. Ja pójdę widzowie spać. Albo się najpierw umyję. A wy zostawcie łapkę i suba, a rano wam pokażę nasz nowy dom. Dobra, widzowie, już się umyłem, już idę spać. Słyszałem, jak tata też się kończy myć. O, właśnie tutaj widzę, przyszedł. No. To ja idę spać. O, tutaj tatuś jest koło mnie. Ja idę spać. Dobranoc. Widzę, wstałem. Która godzina tu mam? To jest godzina o 7 rano. Dobra, jeszcze się prześpię tak do 8 i będę budził tatę. No widzowie, popatrzyłem sobie teraz na telefon. Jest już godzina. Tato, wstawaj, wstawaj! Tato, szybko, wstawaj! Tato! Co się dzieje? Już jest 9! Masz telefon! O, chyba widzowie zobaczył. Ale tato, oddaj mi ten telefon. O, dziękuję, dziękuję. Chodź tato, szybko, szybko. Synek. Co o tym, jak będziemy długi, synek wytyfy. Halo, tato. Synek, chodź, no tato, dawaj! Nie ma czasu! Wiesz, my mamy zaraz spotkanie z tym panem. Widzowie, jeśli nie wiecie jeszcze, o co chodzi, tato, idź szybko, oddaj klucze na recepcję. O, widzicie, tata już biegnie. Widzowie, jeśli nie wiecie jeszcze, o co chodzi, to chodzi o to, że będzie z nami taki pan i będziemy nowy dom mieli. Dobra. O, teraz już oddał klucze. Szybko. Dobra, widzowie, idę odebrać auto taty z lotniska i widzimy się za chwilę. Dobra, jestem już z tatą przy jego aucie. O, chciałem zapytać, czy już jedziemy. Dobra. Dobra, widzowie. I my sobie jedziemy. Tylko tata chyba nie wie, gdzie to jest, bo w naszym aucie w ogóle lokalizacji nie ma, wiecie? Tato, a ty... O nie, tato, co ty tak wolno jedziesz? Tato! Przepisowo się jeździ, a nie. Dobra. O, tak. Tatuś nas wiezie. Będziemy mieszkać z konikami, widzowie. O, tak. Dobra, ale gdzie jest ten pan? Dobra. Tato, ja tutaj... Ty możesz sobie tutaj być. Ja poszukam tego pana. No, to ja idę. Pa, tato. Dobra, widzowie. Poszukamy tego pana gdzieś tam może będzie. Ale zanim to zostawcie... Lajka i suba, zanim dobiegnę do potu. Macie 2 sekundy. 2, 1.
0. Mam nadzieję, że wam się udało. Zrozumiałem, mój tata tam zaparkował i w ogóle mi zadzwonił też przed chwilą, żebym sobie poszedł, pan ten przyszedł, a tatuś gdzieś poszedł. No to dzień dobry, proszę pana. O, dobry, dobry. No wiem, że dobry, dobry. Ja chciałbym tutaj kupić dom. No dobrze. O, coś mi daje. O, klucze mi dał. Widzowie, klucze mamy. Klucze mi dał pan. Co my tutaj mamy za domy do wyboru? O, takiego wiejskiego coś mieszkam. No, to ja... O, pan tutaj sam podchodzi. Chciałem ja do pana podejść. Ja panu bardzo dziękuję. I do widzenia. Dobra, widzowie, ja sobie tutaj zobaczę, co my tutaj mamy w tym domku. I przy okazji jeszcze kupię wam konika, znaczy mi konika. W ogóle mam tak blisko na plaży, patrzcie. Idziemy sobie na plażę na razie. Albo nie, potem pójdę z tatą. Dobra, nie przeskakujcie do mojego domu. Dobra, widzowie. Nie no, domek fajny. Ja jeszcze tutaj obczaję resztę rzeczy i widzimy my się, jak już przyjdzie tata. Widzowie, ja sobie siedzę i oglądam telewizję jakby nigdy nic. A teraz, czekajcie, widzę, wyłącza. Potem ktoś słyszę. Nie, włączyła się kłopot. Telewizor zepsuty. O. O, tata! O. Cześć tatusiu, co tam u ciebie? O, cześć, cześć. Tato, ja oglądałem telewizję. Pójdziemy może dzisiaj na plażę, proszę. Proszę, tato, pójdźmy na plażę. Jutro. Ach, no dobra. Pójdziemy jutro. Tato, proszę, tutaj masz klucze potrzebne tobie. Zobacz, czy możesz, czy one pasują. O, widzę, że tato się bawi kluczami. No tak, pasują. Dobra, widzowie. Pójdźmy sobie może na lody, bo nie mamy na razie co robić. Nie możemy dzisiaj iść na plażę, a sam nie lubię. Może tata nas szykuje jakąś. Zostawcie lajka i suba, albo pomoże, żeby wypożyć nowy jacht. No, może coś nam jeszcze szybko. O, będę z postatą. No mały ten domek, taki skromny, przytulny. No dobrze. Tato, tato, o! Akurat sobie pewnie coś chcesz powiedzieć, albo nie. Tato, tato, ja idę sobie na lody, okej? Aha, czyli okej. No, widzowie, mój tata nie jest rozgadany. To ja idę sobie na lody, tato, i pa, pa! Dobra, widzowie, idziemy sobie. Idziemy sobie na lody, bo nie mamy co robić. Potem jeszcze wam pokażę mojego konika. A jutro idziemy na plażę. Dobra, widzowie, ja mam sobie to. I będę sobie tutaj leciał bardzo szybko teraz. To lepiej po ulicy, żeby mi się nie zabrudziło. Słyszałem, że w tym mieście są automatyczne lody. Czekajcie, widzowie, gdzie to może być? Dobra, widzimy się, jak już tu znajdę. Dobra, widzowie, ja się wracam, bo tu szczególnie tutaj ice cream. I patrzcie, jak jest schowane. Automatic, dobra. Jak to się robi? Tutaj zamknę. Nie, bo to chyba jest po to, że ja mogę sobie tutaj wejść. Tutaj, co tam, o, wanilę. Dobra, skasujmy sobie. Cyk, kasujemy.
i zapłacę kartą. Tata mi dał kartę, jeszcze wam tego nie mówiłem. I czy przeszła transakcja? Tak, przeszła. To widzowie, idziemy sobie. Pokażę wam może jeszcze co tutaj fajnego jest. Tutaj widzę, że jakiś klub. To może z tatą pójdę, bo ja wam nie mówiłem, ale ja mam w tym jeszcze roku będę miał 18. To pójdziemy. O, tutaj mamy fryzjera, ale nie potrzebuję włosów. No, no ładne. Tutaj sobie przyjdę po pasach. Nic nie jedzie. Pusto w tym mieście w ogóle. Czytałem, że to jest takie miasto wioska, wiecie? O, dobra. Ja zadzwonię do taty, że może, że idziemy do kina. Halo, o, dobra. Halo, tato, ja idę do kina. To jeszcze później będę, tak? Chyba film się kończy o godzinie 15, to ja będę o 15. Dobra, no włączył się. Widzowie. Dobra. I sobie wezmę popcorn. Chyba to jest całe automatyczne miasto w ogóle. Tutaj mi tata zawiózł. Ja słyszałem tylko o Lodziani, widzowie. Rzecz popularna, taka automatyczna, ale to chyba całe miasto jest automatyczne. No dobra. Wchodzimy sobie do kina. I... ale mi się usiadło. To się zwaliłem. Dobra, ja będę sobie oglądał film. O, widzę, że jakiś o zombie. Dobra, widzowie. Już jest godzina trzecia. Sobie pójdziemy. Cyk. O nie, już ciemno. Jakim cudem jest już ciemno? A, bo mamy, czekajcie, bo mamy przecież czas zimowy, widzowie, o nie. Ale może to od chmur, bo widzę, że jest dużo chmur takich czarnych. O, jeszcze deszcz pada. Dobra, ja sobie zadzwonię po tatę. Halo, tato, weź po mnie przyjedź, proszę. Dobra, może przyjedzie. O, ja sobie tutaj usiądę. Porobię coś na telefoniku. Zdjątko sobie cyknę. Widzowie, widzimy się, jak tata po mnie przyjedzie. Widzowie, na tatę już trochę czekam, aż mi się nie chce z tym telefonem siedzieć. Ale ja już trochę na tatę czekam. Już w sumie ponad 40 minut. Potem go oczywiście zapytam, czemu go tyle nie było. Ale... o, widzowie, słyszę jakieś trąbienie. Chyba tata jedzie. Tak, przyjechał. No w końcu, tata. Kurde. Widać, że się rozchmurzyło już. Ten czas zimowy już nie ważny. Ale czas zimowy też chyba jeszcze jest, nie wiem, widzowie. Dobra. To jedziemy sobie do domku, bo jestem wykończony już. Jeszcze sobie pogram potem na komputerze. Ach, jedziemy z tatusiem. Jest tak fajnie. Tato, tato, co ty robisz? Tato. Boże, co on robi? Miałem wam, widzowie, jeszcze pokazać mojego konika po kinie, ale jestem trochę zmęczony po ciągłym oglądaniu. Nie pamiętam nawet, ile to godzin było. Trwało było. Tato, tutaj nie wjeżdżaj. O, tak, dobrze, dobrze, zaparkuj. O, no. Zaparkuj sobie tutaj. Ja tak się patrzyłem na boczne okna. Tato! O, dobra. Czyli chyba sygnał, że mogę wysiąść. Dobra, wyzwolimy. Będzie jeszcze nie wysiadłem. Tata wysiadł. Mi się pomyliło ze mną. Co się w ogóle dzieje? Gdzie jest tata? O, tutaj mamy tatę, widzowie. To ja idę sobie już szybko do domku, bo widać, że zamknął kochany. Dobra, o. Tatuś chyba też już powinien być. O, właśnie przyszedł. Widzowie, ja sobie chyba jednak z tatą, bo już byłem w tym kinie, mówiłem wam. Ty sobie, czekajcie, pozostawiam tu. A nie, czekajcie, przecież ja tutaj mam automatyczny. No, zasłonię.
Ja z tatą będę sobie grał w planszóweczkę. Mam tylko tego kwiatka trzeba zabrać. I ja będę sobie grał w planszówkę. I widzimy się. Siadaj, tato, siadaj. O, widzicie? Siadaj. Widzimy się już trochę później. Widzimy, tato śpije kawę. I teraz, o nie, ja nie chcę siadać. Już jest trochę późno, może już ciemno, jak widzicie sami. Co jest? Dom. Widzę, jestem głupi, czy to tam było już? Nie wiem, dobra, widzę, potem to przejmę. Ale ja się trochę boję, jakiś dom tam jest, dobra, ja się zamykam. No szczęście, tata jest. Tato, bo jakiś dom jest. Normalnie widziałem dom. Jak to? No nie wiem, tato. Jutro sprawdzimy. A, chyba jest za ciemno. Tato, tak? Jest za ciemno? Tak. No to jak jest za ciemno, on już idzie. No nie, no tato, dlaczego ty zawsze pierwszy się i chodzisz myć? Ja nie będę tym podglądał. Widzowie, się boję. To jest dosłownie jakiś dom. Dobra, widzowie, ja nie będę patrzył. Ja sobie jeszcze, póki tata się myje, obejrzę TV. I widzowie, w sumie to ja się nawet nie spodziewam. To ja mogę iść tak. Tato, ja nie patrzę się. Ja idę sobie spać już. Ja już nie potrzebuję. Bo ja już się umyłem. No, to dobranoc. Poza tym dzisiaj nic w sumie nie robiłem. Tak szybko ten czas zleciał. No, to zapewne się już umyje. Widzowie. Jeszcze nie jestem tak śpiący, to sobie na telefonie pogram. Brawl Starsa. I czekamy sobie na tatę. Tata nie wie chyba, gdzie się zgasza światło. O, chyba tata też to widział. No boję się. Dobra, widzowie, sprawdzimy to rano. Widzowie, o, tata już zapalił. O, wstawaj, no dobrze. Ja idę sobie umyć ząbki. Jakby się tutaj, o, włoski, ładnie włoski, tak. O, cyk, dobra. I trzeba sobie umyć jeszcze ząbki. Myju. Plujemy i znowu plujemy i myjemy. Num. I plujemy, dobra. Ząbki umyć. Teraz powinien chyba tata pójść. O, wielku mowa. Tato. Dobra, to ja wychodzę, tato już wchodzi. Ja sobie usiądę. Zrobię sobie w sumie jakieś śniadanko. Co my tutaj mamy? Goferki. To ja sobie tylko podgrzeję te goferki. Widzimy, tak? Ja sobie tylko podgrzeję te goferki. O, cyk, gdzie my tutaj mamy mikrofon?